11 Tareni, kąt 8 numer 3 Krotona, kąt 9 numer 6 Bergama, kąt 10 numer 7 Muella i kąt 11 numer 4 Głodzina. Tyl wysyłany w odległości 1¾, więc 3¼, 1¾ długości łeb. Czas gonitwy 1 minuta 26 sekund 5 dziesiątych. Czwartki 25 i 1, 29 i 6, 31,8 sekundy. I uwaga! I pośród start, Sarja Kałaczelewija jest na czele, na drugim miejscu skoki, tylko to nie galopują teraz razem. Minione siwy Sarja Kałaczelewija jest na czele, dalej skoki, blisko czołówki, Hiszpan, stawka mocno zgrupowana, na ostatnim miejscu galopuje Nea i tuż przed nią 1400 metrów do celownika, Sarja Kałaczelewija, na drugim miejscu Spoki, blisko jest Yasaha, Hiszpan, bardzo blisko także Apollon. Stawka się teraz trochę rozciągnęła, na czoło wyszedł Spoki, on prowadzi. Drugi jest w tej chwili Yasaha, Sarja Kałaczelewija, trzeci. Na czwartym miejscu galopuje Hiszpan, tam jest ta pewność bardziej zgrupowana. Ostatnia w tej chwili Maja, trzecią galopuje Nea i zdaje się, że także Bradoria. To nie jest w zakręcie. Spoki ma minimalną przewagę na Yasaha, poprawił teraz Hiszpan. Troszkę odpada prowadzący przez dłuższy czas Sarja Kałaczelewija. Teraz tak się grupuje, to nie będą wchodziły na prosto, 600 metrów do celownika, bardzo ciasno, pierwszy odskoczy Spoki, bardzo blisko kanatu, zyskał Sarja Kałaczelewija i do Yasaha, ładnie Anankę, a co ma łakoni, kolejny Wilda Pata. Yasaha. Ucieka Spoki, ściga na tej chwili, bardzo ładnie jąca Wilda Pata, Spoki, Wilda Pata, 200 metrów do celownika. Spoki jeszcze utrzymuje przewagę. Ta wycieka walka o trzecie miejsce, to ładnie galopuje Bradoria i bardzo ładnie została. Za chwilę celownik wygrywa Spoki na drugim miejscu Wilda Pata, dalej Kaskara, Anaria, na czwartym miejscu Bradoria, dalej Zeli i pozostałe. Teraz do celownika dotarł Apollon. Dobra, bro. Блять, там очень много.